Magnificencjo, panie dziekanie, szanowni państwo dziekani, w ogóle wszyscy państwo, bardzo jest to dla mnie wielki zaszczyt być tym właśnie wykładowcą 23. I jest dla mnie wielki zaszczyt również zaprezentować moje wyniki przed państwem w dniu dzisiejszym. Temat mojego seminarium dotyczy procesów elektrokatalitycznych, czyli katalizy związanej z elektrochemią. Jest to temat bardzo szeroki. Ja postaram się nieco to uaktualnić i uatrakcyjnić, odwołując się do energetyki słonecznej i wodorowej. Proszę państwa, elektrochemia jest działem chemii fizycznej. Tutaj mi się wydaje, no, fakt profesora Baźńskiego tutaj bardzo sprzyja chyba temu tematowi. USA tradycyjnie jest działem chemii analitycznej, jeżeli to jest elektrochemia podstawowa, albo technologii chemicznej, jeżeli to jest elektrochemia techniczna. Granica faz jest najważniejszą sprawą. Czy to będzie magazynowanie energii, czy to będzie przemiana energii chemicznej w elektryczną, czy to będą sensory. Jest to oczywiście nauka interdyscyplinarna. Znane przykłady praktyczne, akumulatory, jedna z najstarszych technologii, akumulator ołowiowy, który prawie że doszedł do perfekcji. Mamy bardzo dużo sensorów elektrochemicznych, często nawet nie wiemy, że to są, zwłaszcza na przykład na glukozę, niektóre alkomaty. Potencjometria elektrodynamoselektywne, korozja jest częścią elektrochemii technicznej i są oczywiście zagadnienia związane z niskotemperaturowymi ogniwami paliwowymi, którym trochę poświęcę uwagi i elektrolizie. Ta ostatnia sprawa w kontekście usuwania nadmiaru dwutlenku węgla. Takich parę jeszcze może uwag jest szereg międzynarodowych towarzystw elektrochemicznych. Jedno jest wywodzące się z Europy, powiedzmy to drugie tutaj wymienione, a to pierwsze z USA. Są czasopisma elektrochemiczne. Ja bym chciał dodać, że rosną towarzystwa takie jak koreańskie w znaczeniu elektrochemiczne, czy japońskie w ostatnich czasach też. Oczywiście historia, bardzo krótko. Luigi Galvani, słynne jego eksperymenty z żabą, kiedy zobaczył, że po złączeniu, dotknięciu dwoma metalami żaby, które są połączone ze sobą, zauważył pewne drgania, zmiany w przewodnictwie elektrycznym i jonowym. Inny przykład, ważne nazwisko Faraday, który zajmował się bardzo wieloma zagadnieniami w chemii. Można powiedzieć, że jego prawo przepływu ładunku jest podstawą współczesnej elektrochemii. Volta, który tak naprawdę był pierwszym, który stworzył ogniwo galwaniczne. Chociaż mimo wszystko sądzę, że trzeba dać też ten kredyt poprzednio wymienionemu przeze mnie Galvaniemu. I przepraszam bardzo. I jeszcze chciałbym oczywiście wymienić tutaj Areniusa, który opisał przewodnictwo jonowe i to stało się podstawą bardziej nowoczesnego widzenia elektrochemii. Zacznijmy od wodoru. Skoro energetyka wodorowa to wodór. Wodór jest chyba najprostszym związkiem chemicznym, cząsteczka dwuatomowa. Wodór występuje w stanie wolnym w niewielkich ilościach. To jest zaleta i pewien problem wodoru, ale z punktu widzenia procentowego jest duży procent masy Wszechświata. Dla specjalistów wodór nie jest źródłem energii, jest raczej nośnikiem energii, przez to, że nie jest typowym paliwem. Trzeba go wytworzyć. Jeżeli byśmy tak z grubsza powiedzieli, to może jest w pewnym stopniu hasłowo, ja nie przeceniałbym tych danych statystycznych, z kilograma wodoru możemy uzyskać tyle, co z 3,5 litra ropy naftowej. To jest dużo i mało. Natomiast co jest ciekawe i co jest przyczyną, zwłaszcza w tej chwili w Japonii, że są już masowo rozumiem, w znacznym procencie używane samochody wodorowo na bazie ogniwa wodorowo-tlenowego, jest to, że produktem spalania wodoru jest woda. I to jest chyba bardzo ważne z praktycznego punktu widzenia. Ale jeżeli byśmy jeszcze się spojrzeli na pewne wady i zalety, to czego się Japończycy obawiają, że od 4% do 72-3% w tych granicach wodór może wybuchnąć, jeżeli pojawi się iskra.
To jest rozwiązywane, o tym może za chwilę jeszcze powiem. Natomiast prawdą jest też to, które ma więcej znaczenie może naukowe niż praktyczne, że pojawia się niewielka emisja tlenków azotu. To znaczy, jest to tak niewielka, że nie ma znaczenia, ale to jest dowód, że jeżeli używamy powietrza jako źródła tlenu, to może nastąpić również pewien proces wytwarzania tlenku azotu. Ta ilość tlenku azotu oczywiście jest znikoma. To ma znaczenie naukowe, bo znaczy, że można byłoby niskotemperaturowo również uzyskiwać z azotu produkty inne. To jest z internetu, nie chcę przeceniać, jest to taka pobożna wizja przyszłości, że będziemy mieli i stacje paliw, patrz wodór, będziemy mieli na dachach konwertery słoneczne i możemy również zasilać wodorem, będziemy w własnych domach mieć, będą autobusy na wodór i tak dalej. Oczywiście jest to pewna wizja przyszłości. Ogniwo wodorowo-tlenowe, czy jakiekolwiek ogniwo paliwowe jest ogniwem galwanicznym. Mamy elektrolit, anodę i katodę. Z tym, że w przeciwieństwie na przykład do ogniwa ołowiowego mamy dostarczane paliwo, a utleniaczem jest tlen przeważnie z powietrza. Jest bardzo wiele wersji ogniw paliwowych. Mogą być na metanol, kwas mrówkowy, etanol, rozważa się glikol etlenowy i tak dalej. Parę słów jeszcze o współczesnym ogniwie paliwowym. Zamiast elektrolitu ciekłego proponuje się membranę protonowymienną. Podstawowe reakcje chemiczne na anodzie to jest utlenianie wodoru do protonu, czyli do doładowanego jonu. Na katodzie jest redukcja tlenu, chcielibyśmy, do wody. Koncepcja jest prosta, ale łączy sobie szereg problemów. Głównym problemem jest nie utlenianie wodoru, pomimo że do tego celu wymagana jest pewna ilość drogiego katalizatora platyny, ale mamy już historycznie skalę wodorową i wiemy, że możemy odwracalnie szybko wodór utleniać i redukować proton. Problemem jest redukcja tlenu. I ten problem istnieje od kilkudziesięciu lat. Powiedziałbym, o tym się mówi już od lat 60., kiedy po raz pierwszy zastosowali zarówno Rosjanie, jak i Amerykanie w spadkach kosmicznych wodorowo-tlenowe ogniwa paliwowe. I tutaj zwracam uwagę na to, że termodynamiczny potencjał jest dość wysoki redukcji tlenu do wody. W praktyce żaden katalizator, nawet te biologiczne na enzymach, nawet nie dochodzą do 1 volta. Natomiast problemem jest tworzenie się produktu pośredniego na tlenku wodoru, który powoduje korozję, jak i również, jak Państwo tutaj możecie zobaczyć, jeżeli pojawi się dwuelektronowa redukcja tlenu, potencjał drastycznie spada. Chodzi o to, żeby uczynić tą reakcję efektywną do wody. My zajmowaliśmy się tym dużo na różnych przykładach. Obecna tendencja na świecie jest, że raczej chcemy zminimalizować ilość metali szlachetnych, raczej niż zastąpić się do końca metalami niebędącymi szlachetnymi. Mógłbym długo się wywodzić nad tą koncepcją, głównie z przyczyny efektywności i stabilności tych katalizatorów. Natomiast chciałem Państwu dać taki przykład bardzo nieorganiczny. Można próbować oszukać trochę metale. Chodzi tutaj o rdzeń rutenowy, to jest wizja nanocząstki rutenu, załóżmy, że ma 10-15 nanometrów i moglibyśmy ją pokryć takimi piegami selenu. Te związki, powiedzmy RuSe, są znane. Ciekawe, że ten selen nawet na rutenie zachowuje się bardziej jak metal. To było przedmiotem prac fizyków w swoim czasie. Taki dekorowany. Można jeszcze go dalej dekorować i myśmy tutaj między innymi kiedyś pracowali nad WO3. Dlaczego ruten? Adsorpcja i aktywacja katalityczna są ze sobą ściśle powiązane. Siła adsorpcji cząsteczki, w tym przypadku tlenu, nie może być za duża i nie może być za mała. Jak jest za duża, to ten tlen przyłączy się do metalu i za długo będzie się jego trzymał, w związku z czym nie będziemy widzieć produktów. Jak będzie za słaba, to nie rozerwiemy wiązania podwójnego w cząsteczce tlenu. Ruten jest metalem szlachetnym, może nie tak szlachetnym jak platyna. On ma jednak dużo większą tendencję pokrywania się tlenkami, a tlenki nie są katalityczne w redukcji tlenu. W związku z czym, jeżeli go częściowo pokryjemy tymi piegami selenowymi, to okazuje się, że on zachowuje swoją metaliczność dużo, dużo dłużej, mam na myśli, również przy również wyższych potencjałach.
I w tej sytuacji, oczywiście rozważone były dwa, one są na nośnikach węglowych, katalizatory, to widać również w wersji drugiej trochę tlenku wolframu. I proszę Państwa, taki wynik techniki diagnostycznej. W elektrochemii stosuje się już od kilkudziesięciu lat zwaną metodę wirującego dysku z pierścieniem. Historycznie rozpracował to znany rosyjski badacz Lewicz, a rozwinęli bardzo silnie Amerykanie i do dzisiaj jest to jedna z podstawowych technik diagnostycznych katalizatorów. Ta elektroda wiruje, to znaczy reagent dochodzi, tlen, do dysku z katalizatorem czarnego, zwykle jest to węglowy, a na pierścieniu platynowym wokoło możemy monitorować, stosując drugi układ elektrochemiczny skoordynowany, ilość na przykład produktu pośredniego, tutaj na tlenku wodoru. Po lewej stronie uzyskiwane krzywe, chcielibyśmy, żeby potencjał był jak najbardziej dodatni. Jeżeli uznamy platynę za pewien jakiś standard czy wzorzec w pewnych warunkach, no to oczywiście ruten dekorowany selenem jest gorszy. Trochę lepszy jest układ jeszcze zawierający tlenek wolframu. Również na platynie są mniejsze ilości natlenku wodoru niż na przykład na rutenie selenem. Jeden z powodów zastosowania prób poszukiwania i prowadzenia badań z tego typu katalizatorem było to, że w swoim czasie rozważano zastąpienie w Kalifornii konkretnie silników spalinowych silnikiem ogniwem paliwowym napędzanym na metanol. I w przypadku metanolu istniał problem, że wszystkie membrany niestety przepuszczają trochę paliwa. I chodziło o to, żeby katalizator był tylko czuły na tlen. Platyna jest czuła na wszystko, jest to uniwersalny katalizator. Stąd te prace związane z rutenem dekorowanym selenem. W chwili obecnej wiemy, że metanol jest jednak mniej wydajny od ogniwa wodorowo-tlenowego. Natomiast zainteresowanie metanolem jest o tyle ciekawe, że jest to paliwo ciekłe, łatwiejsze w dystrybucji. W ogniwie paliwowym oczywiście widać różnicę na korzyść układu jeszcze dekorowanego tlenkiem wolframu w zakresie mocy, jak i powiedzmy siły elektromotorycznej, potencjału, który uzyskuje się z takiego ogniwa paliwowego. Proszę Państwa, były wykonane również badania zaawansowane tak zwanego wysokiej rozdzielczości XPS-u. One były wykonane w Niemczech w swoim czasie. Jest parę takich przyrządów w Europie synchrotronowych. Zwróćcie uwagę, że od strony wolframu nie ma dużych zmian, czy on był przemywany układ, czy był wytworzony, czy w zasadzie piki są takie same. Natomiast widać wyraźnie ciekawą rzecz, że w układzie, który jeszcze zawiera tlenek wolframu, jest dekorowany, ten selen jest mniej układów tlenkowych selenu. To znaczy, że selen staje się bardziej pierwiastkowy. I to jest chyba dowód na to, że na skutek dekoracji tlenkiem metalu, co stwierdzono przy innych również katalizatorach, dochodzi do pewnego przeniesienia elektronu i uczynienia rutenu bardziej metalicznym. Jeżeli dodamy elektrony, to go bardziej redukujemy. Ta koncepcja ma szersze znaczenie i w bardzo wielu przykładach elektrokatalitycznych ona się pojawia. Proszę Państwa, są inne paliwa stosowane i chciałem o tym powiedzieć. I inne paliwa rozważane. W swoim czasie było dość duże zainteresowanie i jest kwasem mrówkowym, natomiast wiemy, że on nie jest zapachowo dość przyjemny. Jest, ten proces może być bardzo wydajny, chociaż jest tylko dwuelektronowy. Może przebiegać również bezpośrednio do dwutlenku węgla. Metanol chyba jest najszerzej stosowanym alternatywnym paliwem do wodoru. Natomiast problem jest we wszystkich tych reakcjach, że mamy również etanol i mamy eter dimetylowy, to jest ostatnio bardzo silnie rozważany przez centra naukowe, bardziej technologiczne, laboratoria narodowe w Stanach Zjednoczonych jako alternatywa dla wszystkich tych paliw. Parę słów tylko powiem. Powiedzmy, kwas mrówkowy ma szansę być na paladzie, zwłaszcza w katalizatorze, układem efektywnym. Jednak ten zapach jest dość niebezpieczny. Jako anegdotę powiem, że w swoim czasie wyposażono próbnie żołnierzy amerykańskich w ogniwa paliwowe, niewielkie, na kwas mrówkowy i sądzono, bo z metanolem były bardzo złe doświadczenia, bo brano pod uwagę, że metanol, ludzie rozbijali te ampułki i myśleli, że to jest etanol i w warunkach trudnych spożywali jak alkohol. Natomiast kwas mrówkowy sądzono, że odtrąci
od jakichkolwiek prób spożycia. Niestety jest to narkotyk. I stąd porzucono badania. Natomiast alkohol, specjalność Brazylii, nadmiar produkcji alkoholu, Brazylijczycy ściągnęli wielu specjalistów w tej dziedzinie, jest problem technologiczny, trzeba rozerwać wiązanie. Ja o tym powiem parę słów. Eter dimotylowy też trzeba rozerwać wiązanie, ale węgiel tlen, jest to łatwiej zrobić. Ale we wszystkich przypadkach mamy zatruwanie katalizatora w etapie pośrednim. Stąd technologie proste w paliw organicznych są wciąż na etapie rozwoju. Weźmy ogniwo na chwilę etanolowe. Myśmy spędzili dość dużo czasu. To było jeszcze realizowano wspólnie z laboratorium z Technologicznego Uniwersytetu w Singapurze. Proszę uwagę, teoretycznie rzecz biorąc, dojście do CO2 jest procesem 12-elektronowym, bardzo wydajnym. Ale w praktyce my kończymy na kwasie octowym, a jeszcze gorzej na aldehydzie octowym. Dlatego, że rozerwanie wiązania węgiel-węgiel jest trudne w etanolu. Ponadto, jak już rozerwiemy, to się tworzy nam cząsteczka metanolu i potem jeszcze dochodzi do pasywacji i adsorbatu pasywującego. W sumie to można powiedzieć, że można stosować różne układy tlenkowe oddziałujące z takim metalem, które mogą zmniejszyć stopień zatruwania i takie efekty są znane i takie żeśmy też robili. Ja chciałem Państwu dać jeden taki przykład dość ciekawy. Wzorując się trochę na katalizatorach do innych celów używanych przez Japończyków, to były zeolityczne sole cezowe heteropolikwasów. Te heteropolikwasy są bardzo aktywne, są to dobrze zdefiniowane układy tlenkowe, a przez dodanie cezu lub rubidu były bardziej nierozpuszczalne. One mają charakter zeolityczny i katalityczny i w tym przypadku też się uzyskuje większe wydajności w ogniwie już etanolowym, zarówno w sensie mocy, jak i siły elektromotorycznej, ale niestety, zwrócić uwagę, problemem jest wynik chromatograficzny produktów. No, dochodzimy do 90% kwasu octowego i tylko do procenta CO2, to znaczy, że większość reakcji jest 4-elektronowa, a nie 12-elektronowa. Stąd w chwili obecnej etanol, który byłby najbardziej przyjaznym paliwem i którego również i w Polsce moglibyśmy mieć nadmiar, bo mieliśmy dużo upraw buraków cukrowych, staje się trochę nierealny. Będzie to możliwe, jeżeli się uda podwyższyć temperaturę pracy ogniwa, to znaczy trzeba będzie wytworzyć membrany protonowymienne, które będą działać w temperaturach rzędu 150-160 stopni Celsjusza. Na chwilę obecną nie ma takiej membrany, mimo że czasami się słyszy, że ktoś coś zaproponował. Tutaj mogą się okazać też ciekawe nanoreaktory elektrokatalityczne, które mogą składać się z szeregu tlenków metali, na przykład WO3 i cyrkonu. Takie kombinacje stwarzają możliwość dostarczenia dużej ilości protonów na granicy faz silnych oddziaływań, ale również, co jest istotne, można wkomponować w tego typu układ i rod, i platynę z rutenem. Rod katalizuje etap chemiczny, rozerwanie wiązania węgiel-węgiel, natomiast platyna-ruten jest świetnym katalizatorem elektrochemicznym do utleniania produktu rozpadu. Jak się etanol rozpadnie na dwie części, to reszta główna to jest po prostu reszta metanolowa. Proszę bardzo. Tu są pokazane takie katalizatory. Widać wyraźnie obecność i rodu, i wolframu, i cyrkonu. Może ten... Natomiast bardzo ciekawe jest to, że uzyskuje się bardzo duże prądy w pomiarze diagnostycznym i się wydziela CO2 w czasie utleniania. Także to jest nawet widać to wizualnie. Dla katalizatora, który ma rod pomiędzy cyrkonem i WO3, a na zewnątrz działa jak katalizator utleniania metanolu. Jest to jednak daleko od technologii praktycznej, bo praktycznie ten potencjał jest troszkę jeszcze za wysoki, żebyśmy mieli wydajne ogniwo paliwowe. Niemniej można spodziewać się pewnej intensywności badań w tym kierunku. Czasami po latach się dochodzi do pewnej kombinacji. I parę słów o tym eterze dimetylowym. Jego dodaje się w praktyce do paliw dieslowskich, zwłaszcza w okresie zimowym. On jest stosunkowo mniej toksyczny, dopóki się nie rozłoży. Także może działać usypiająco, ale nie jest sam siebie związkiem toksycznym, to nie jest kwas mrówkowy. Natomiast reakcja też jest atrakcyjna, bo też jest 12-elektronowa. Mogę powiedzieć, że mechanistycznego punktu widzenia problemy są trochę podobne, bo albo się wytwarza metanol
i się zatruwa trochę platyna, jeżeli stosuje się prosty katalizator. Natomiast jeżeli stosuje się katalizator bimetaliczny w postaci stopu, to oczywiście rutyn może działać aktywująco i usuwać zatrucie z platyny. Jest to jednak problem naukowy związany z tym, że stop to nie jest dokładnie stop idealnej mieszanina, to nie jest prosta mieszanina dwóch metali i platyna jest nieco mniej aktywna, jeżeli występuje w stopie z rutenem. Dlatego też rozważa się układy wieloskładnikowe lub układy składające się z paru katalizatorów. Przez trójskładnikowe rozumiem stopy trójskładnikowe, ale mogą być również układy składające się z paru katalizatorów odpowiedniej odległości od siebie umieszczonych. To jest powiedzmy inżynieria nanostruktur. Mógłbym o tym wiele mówić, ale chciałem powiedzieć, że no, istotne są też nośniki, które tutaj trzeba rozważyć, na przykład nanorurki węglowe czy grafen i tak dalej. Te badania są prowadzone. W chwili obecnej chciałem powiedzieć, że uzyskane wyniki wskazują, że eter dimetylowy może działać lepiej, ale w temperaturach rzędu 80 stopni Celsjusza niż metanol, który jest punktem odniesienia z układów organicznych. Natomiast, nie wiem, czy z Państwa ktoś widział, Toshiba w swoim czasie sprzedawała ogniwa paliwowe jako zasilacz dla notebooków. One były na ampułki z metanolem. Trudno byłoby sobie wyobrazić pracę takiego zasilacza około 80 stopni na przykład eter. W związku z czym to innego rodzaju technologia. W silniku spalinowym tak, ale wciąż jest to zbyt mało wydajne. Proszę Państwa, wróćmy do wodoru na chwilę. Parę słów o otrzymywaniu wodoru. W Polsce się, powinienem tego nie mówić, bo wiem tak poufnie od mojego byłego doktoranta, który pracuje w PGNiG-u. PGNiG rozważa otworzenie paru stacji wodorowych w Polsce, w głównych miastach. Na początek to jest to nacisk, nie taił tego z zewnątrz, z Komisji Europejskiej, że Polska powinna dołączyć dla próbnych samochodów wodorowych. No więc ten wodór jest bardzo istotny. Jeżeli Państwo widzieliście, pokazywałem paliwa organiczne, jakiekolwiek zanieczyszczenia w wodorze wywołają problem dezaktywacji katalizatora. Japończycy rozwiązali to w ten sposób, że kupują tani wodór czyszczony w Chinach i w Australii. Złośliwi mówią, że to nie jest wcale taka ekologia, bo same czyszczenie wodoru z produkcji gazu syntezowego czy innych zastosowań organicznych, przemysłu organicznego, no, jest bardzo kosztowne. Właśnie z gazowywania węgla na przykład, prawda? Więc mamy chemiczne, elektrochemiczne, o tym wspomnę za chwilę, właśnie elektroliza wody. Jest to jednak energochłonne wciąż. A ja bym powiedział, że może nie jest problem energochłonny, bo to można częściowo rozwiązać w inny sposób. Problem jest, uzyskuje się wodór najwyższej czystości elektrochemicznie, ale problem polega na tym, że te elektrolizery są dość kosztowne, wymagają metali szlachetnych i jest problem ich jednak zużywania się, tych katalizatorów. No więc jakbyśmy się spojrzeli, potrzeba dwóch elektrod, prawda? Na jednym będziemy utleniać wodę do tlenu i to jest reakcja. Znów tlen, tylko w drugim kierunku. Reakcja limitująca, na drugim będziemy wydzielać wodór. I to jest dużo prostsze. Możemy to robić w środowisku, to jest przykład alkaliczny, można to robić w środowisku kwaśnym. W środowisku alkalicznym są trwalsze elektrody, natomiast wydajności są gorsze po stronie wodorowej. Więc możemy mówić o bakteriach, powoli byśmy wodór fotochemicznie. I tu chciałem parę słów poświęcić fotoelektrochemii i półprzewodnikom w tym kontekście. Jest to klasyczny eksperyment historyczny Fujishimy i Hondy. Już ponad 50 lat temu, wykonany również w Japonii w dzień święta przed cesarzem Japonii na górze, w świętej górze Fuji, kiedy zastosował elektrodę pokrytą tlenkiem tytanu, to elektroda szkła przewodzącego. Wtedy szkło przewodzące było dość trudno dostępne, dlatego było stosowane tylko w zastosowaniach militarnych do ogrzewania kabiny pilotów. A po drugiej stronie była katoda platynowa. Zbudzano światło, tlenek tytanu można zbudzić światłem nadfioletowym, czyli z punktu widzenia praktycznego oznacza, że Fujishima i Honda mogli to zrobić w górach, bo tam nie brakuje światła nadfioletowego. Natomiast my byśmy chcieli w świetle widzialnym. Natomiast na platynie zachodziła klasyczna elektroda po prostu redukcji wodoru, prawda, utlenienia wodoru, przepraszam. Tutaj. Nie, redukcji protonu do wodoru, przepraszam. Także
Eksperyment prosty. On się powiódł. W praktyce jest on mało wydajny, dlatego że jesteśmy na granicy możliwości wykonania go. Proszę zwrócić uwagę, że jeżeli spojrzymy się na pasmo walencyjne i przewodnictwa, jedno oczywiście ma inny ładunek, drugi ma jeszcze inny, to zwróćmy uwagę, że możemy teoretycznie używając tlenku tytanu, wzbudzając elektron, energią słoneczną, wykorzystując nadfiolet, generować wodór po stronie, powiedzmy, pasma przewodnictwa i utleniać wodę do tlenu po stronie pasma walencyjnego. Natomiast są pewne problemy z wydajnością, dlatego że jesteśmy na granicy. Ta różnica elektronowości jest stosunkowo, różnica potencjałów jest, powiedzmy, graniczna. Gdybyśmy rozważyli inne katalizatory, obok tlenku tytanu, który ma przerwę energetyczną 3,2 elektronowolta, to wymaga światła bardziej energetycznego, czyli nadfioletu, to pewnym kandydatem jest tlenek wolframu, tlenek żelaza. No, tlenek żelaza bardzo atrakcyjny, ale on jest dość nietrwały. Arsenek garu jest jeszcze może bardziej atrakcyjny, do pewnego stopnia przynajmniej, ale mamy problem z tym, że on jest dość toksyczny w przypadku jego korozji. No więc zastanówmy się chwilę nad tlenkiem wolframu. To jest bardzo ciekawa sprawa, bo tlenki wolframu można wytworzyć. Tutaj profesor Jan Augustyński w Genewie opracował pewną technologię tworzenia tlenku wolframu nanostrukturalnego, który rzeczywiście do tych celów się nadaje, jest dość trwały. I chciałem pokazać jeszcze, jest trwały również przy niskich wartościach pH, czyli przy dużej kwasowości, bo w czasie rozkładu wody wydziela się też proton, czyli możemy dojść do bardzo silnych kwasów. To są układy dość trwałe i też pewne występują ciekawe cechy protonowo-elektronowego przewodnictwa, zwłaszcza po wzbudzeniu. Ale w tym momencie, jeżeli stosujemy tlenek wolframu, to przerwa energetyczna nie jest wystarczająca, żebyśmy mogli generować wodór jednocześnie. Owszem, utlenianie wody od tlenu jest możliwe. To wymaga innego podejścia. Wśród tych podejść innych to jest możliwość zastosowania układu tandemowego. Proszę zwrócić uwagę, że naświetlimy tlenek wolframu, wytworzymy dziury dodatnie naładowane, te będą utleniać wodę do tlenu, czyli mamy rozwiązany problem fotoanody. Natomiast na elektrodzie platynowej chcielibyśmy, ta reakcja zaszła, ale ona jest trochę pobożnym życzeniem, bo przyłożona różnica potencjałów na skutek naświetlenia będzie niewystarczająca albo jest na granicy działania. Układ tandemowy to jest układ złożony z, powiedzmy, z dwóch fotoogniw albo z dwóch źródeł. Na jednej elektrodzie wydzielamy tlen, a na drugiej z zewnątrz przykładamy, na przykład drugie ogniwo słoneczne, które będzie pchało reakcję wydzielania wodoru. I to jest prawdopodobnie jedna z możliwości praktycznych stosowanych w tego typu podejściach. Natomiast jest problem z wciąż niskiej wydajności. Gdybyśmy doszli do wydajności 5%, można byłoby mówić, w chwili obecnej raczej jesteśmy na poziomie bliżej 2%, co jest stosunkowo mało na praktyczne zastosowanie. Można to poprawić, stosując efekt plazmonowy. Tutaj można zastanowić się, znane są cząstki srebra, złota, które wykazują efekt plazmonowy. Efekt plazmonowy wzmacniający absorpcję na skutek rozproszenia światła na nanocząstkach, na przykład złota. To jest przypadek po lewej stronie, byłoby na zewnątrz tlenku. W środku ta sytuacja jest dość niebezpieczna, możemy zmienić cechę półprzewodnika i dokonać doszłoby do zjawisk niekorzystnych. Natomiast może być jeszcze złoto pomiędzy elektrodą ze szkła przewodzącego a samym tlenkiem. Tego typu podejścia są możliwe. Myśmy między innymi w swoim czasie rozważali nanocząstki złota stabilizowane heteropolianionami nieorganicznymi, raczej niż organicznymi cytrynianami czy alkanotionami. Takie złoto rzeczywiście zaczęło działać. Rozmiary tych cząstek były rzędu 20-30 nanometrów. One były trwałe, nawet w rosnących temperaturach. Dochodząc do 300 stopni można było zobaczyć niewielki efekt aglomeracji tych cząstek. Oczywiście przy 500 już one się scalały.
Pracujące ogniwo raczej nie przekroczy 100 stopni Celsjusza. Może lokalnie temperatura nieco skoczyć, ale nie sądzę, żeby to był. I tu chciałem Państwu pokazać, że złoto może być pod tlenkiem wolframu albo na tlenku wolframu. FnSO2 to jest szkło pokryte właśnie takim fluorowanym tlenkiem cyny, który jest przewodzący. Wszystko jest stabilizowane w odpowiedniej temperaturze. I proszę zwrócić uwagę, że w warunku diagnostycznego pomiaru fotoelektrochemicznego fotoprąd najwyższy był przy, oczywiście, ten czerwona krzywa, gdy złoto było na zewnątrz. Układ też zachowywał się odwracalnie i powtarzalnie. Czy jest to pewna droga? Oczywiście nie mamy danych na temat używania tego na okres, powiedzmy, bardzo długi. Były też prowadzone pomiary współpracy z fizykami i wykorzystywaniem techniki SNOM mikroskopowej. Są dwa podejścia, transmisyjne i odwrócone transmisyjne, i można monitorować zachowanie się. Wtedy się wykorzystuje źródło światła od dołu, przechodzi przez próbkę i takim mikroskopem się po powierzchni można przesuwa. I tu widać wyraźnie różnice duże w obrazowaniu. Wyraźnie widać, że układ po prawej ma wzmocnienie rozproszenia światła, gdy nanocząstki złota są na WO3. Również jest najwyższa transmisja tego światła. To jest pewien dowód na możliwość występowania efektu plazmonowego. Temat jest bardzo złożony. My też wiemy, że również struktury polikwasu molibdenowego działają też katalitycznie. To była pewna kombinacja i efektów fotoelektrochemicznego tlenku wolframu, efektu plazmonowego i efektu czysto katalitycznego związanym z polimolibdenianami. Chciałbym przejść na chwilę jeszcze do CO2. Dużo się o tym mówi. Jeżeli się spojrzymy nawet na strukturę dwutlenku węgla, to proszę Państwa, widać, że jest to cząsteczka z dwoma wiązaniami podwójnymi, no zwykle liniowa. Oczywiście w pewnych warunkach ona może być ugięta i mogą być pewne przesunięcia ładunku. Rozerwanie wiązań w CO2 jest trudne. Trudne w warunkach, powiedzmy, normalnych. Natomiast pojawiająca się ilość dwutlenku węgla, tu wykorzystuję dane literaturowe, cały czas rośnie w okresie ostatnich kilkudziesięciu lat. To jest zaczerpnięty z literatury taki, powiedzmy, slajd, który mówi, że możemy podejść do różnych podejść. Elektrochemicznych, bezpośrednich. Możemy cement robić, beton, przepraszam. Możemy łapać w inny sposób absorbenty. Możemy stosować słoneczną energetykę, fotoelektrochemię i elektrochemię też. Także podejść jest bardzo wiele. Chcielibyśmy na przykład otrzymywać paliwa, prawda? Ja może odwołam się do tego slajdu. Ostatnio się mówi o tym, żeby może obniżyć temperaturę podstawowych procesów technologicznych w chemii, czyli tworzenia gazu syntezowego i reakcji Fischera-Tropsza. Tutaj elektrochemia jest potencjalnym kandydatem, prawda? No, gaz syntezowy jest czymś bardzo atrakcyjnym, natomiast potrzebujemy zarówno wysokich temperatur, wysokich ciśnień, stosunkowo wycyzelowanych warunków. Jeżeli bym się odwołał do historii, to oczywiście otrzymuje się przez gazowanie paliw stałych, węgla, prawda? Uzyskuje się tlenek węgla i wodór. Możemy też iść przez konwersję węglowodorów, ale też mamy tlenek węgla i wodór. Czy można by to zrobić było na katodzie? Są pewne problemy, o których chcę powiedzieć. Jest to jednak coś atrakcyjnego potencjalnie z punktu widzenia technologicznego. Te reakcje można byłoby kontynuować pośrednio i bezpośrednio. Są tak zwane syntetyczne procesy Fischera-Tropsza albo do alkoholi, albo do innych oksowęglowodorów, włączając aldehydy i kwasy karboksylowe. Można by sobie wyobrazić o węglowodorach. Ale w tym ostatnim przypadku to jest troszeczkę już naprawdę badania akademickie. W chwili obecnej cena węglowodoru nie jest duża i nikt nie sądzę, żeby chciał robić w ten sposób węglowodory. Natomiast może alkohole, tego typu związki stają się realniejsze, przynajmniej na wstępnym etapie. Niskotemperaturowa redukcja CO2, jest tu szereg wyzwań. Pierwsze wyzwanie jest w reakcji, w zasadzie mechanistycznie wymagają wytworzenia tego rodnika, to znaczy musimy naruszyć cząsteczkę dwutlenku węgla. Jest to bardzo trudne.
Problem jest większy, ja bym powiedział, że zatruwaniem centrów katalitycznych CO2 się redukuje zwykle przez tlenek węgla. On wszystko zatruwa, nie tylko ludzi, ale wszystkie katalizatory. Wreszcie, teoretycznie rzecz biorąc, możemy kontrolować elektrochemicznie, uzyskiwać różne produkty, ale one często są też mieszane. No powiedzmy, rozdział produktów może nie jest tak dużym problemem. Mamy też problem ograniczonej rozpuszczalności w różnego rodzaju cieczach, gdybyśmy prowadzili elektrochemię. Wreszcie, ja bym powiedział, jeżeli chcielibyśmy być ekologicznie, potrzebne są elektrolity wodne. Największym problemem jest reakcja wydzielania wodoru jako konkurencyjna. I tutaj wszystko zaczyna się komplikować. Proszę Państwa, zalety to jest szansa na to, żeby robić przy niskich ciśnieniach. Nawet gdybyśmy używali wyższych ciśnień, żeby zwiększyć stężenie efektywnie dwutlenku węgla w takim reaktorze. Możemy też, dobierając katalizatory, prawdopodobnie podwyższyć trochę, mamy nadzieję, efektywność. No weźmy pod uwagę taki elektrolizer składający się z, powiedzmy, katody i anody. Prawda? Na katodzie byśmy redukowali dwutlenek węgla, na anodzie, co musimy zrobić? Znów to samo, prawdopodobnie rozłożyć wodę. Gdybyśmy chcieli usuwać jakieś zanieczyszczenia, reakcja staje się jeszcze bardziej skomplikowana. No dobrze, jeżeli byśmy chcieli ten cel realizować, to proszę się zwrócić uwagę na względy termodynamiczne. Potencjały termodynamiczne w skali wodorowej są dość tutaj, no powiedziałbym, takie nieproste. Bo zwróćcie uwagę, że mamy wartości dość ujemne, a największy problem to jest aktywacja cząsteczki CO2, czyli pierwszy etap. To zwykle udaje się zrobić, że stosuje się takie metale czy takie tlenki, które bardzo silnie absorbują dwutlenek węgla i ten potencjał oczywiście przesuwają. Natomiast tak czy inaczej, zwrócić uwagę, że procesy wieloelektronowe, na przykład żeby uzyskać metanol, to trzeba 6 elektronów, są procesami na ogół wolnymi. Tak w elektrochemii jest i tak można spodziewać się. Czyli generalnie mamy tak zwane nadnapięcia i duże straty energetyczne. Więc te względy kinetyczne są dość skomplikowane. Ja może powiem tak, są dwie drogi praktyczne. Albo wytworzymy najpierw CO i H2, czyli zrobimy gaz syntezowy, co jest realne, albo próbujemy pójść bezpośrednio, to znaczy od razu do węgla wodorów i alkoholi, powiedzmy alkoholi jest to bardziej praktyczne, z pominięciem produktu pośredniego. Są znane układy zwane homogeniczne, czyli w tej samej fazie katalizatory. One są znane od, powiedzmy, już 70. lat, końca lat 70. Na przykład różnego rodzaju związki makrocykliczne, prawda, związki niklu, kobaltu, one nie dają dużych wydajności, chciałem powiedzieć. Chyba najbardziej znany był cyklam niklu. Wrażliwe są też na pH, ale wydajności były całkiem niezłe. Może jeszcze ciekawsze są porfiryny żelaza. Wtedy żelazo redukuje się do metalicznego żelaza i one też działają. Są to jednak prace homogeniczne, są pracami ciekawymi, ale więcej dotyczących pewnych obserwacji mechanistycznych niż potencjalnych zastosowań. Gdybyśmy przeszli do katalizatorów heterogenicznych, to znaczy, że metal, tlenek, faza stała jest fazą aktywującą, to ja chciałem, proszę Państwa, zwrócić uwagę, że jeżeli mamy cząsteczkę CO2, która przylega, aktywuje się, ona się tam zgina, może wytworzyć się tlenek węgla, ale proszę uwagę na jedną rzecz, że we wszystkich przypadkach jest to wspomniane, że zależy od pH te procesy. Jest bardzo istotna rola protonu. Czyli my byśmy naprawdę chcieli tę reakcję prowadzić w protonie. Nawet mechanistycznie widzimy, że proton występuje. Ale zbyt duża ilość, wielka kwasowość, ilość protonu powoduje, że zaczyna się wydzielać wodór i on komplikuje wydajności. No więc miedź jest jednym z najbardziej, powiedzmy, związki miedzi są najbardziej obiecujące z punktu widzenia zdolności katalitycznych, co nie znaczy, że jest to katalizator praktyczny. Wiemy, że przy mniej ujemnych potencjałach tworzą się przykładania alkohole, przy bardziej ujemnych węglowodory, ale wydzielanie wodoru jest wciąż reakcją konkurencyjną. Skuteczny mechanizm powinien być katalizą kwasową. Niestety jest tu szereg problemów.
Pójdę do takiego przykładu, proszę Państwa, elektrochemicznego, tak zwanego pomiaru voltamperometrycznego, gdy mierzymy prąd względem przyłożonego potencjału. Żargonowo niektórzy mówią, że to jest spektroskopia w elektrochemii. Wiemy, co się dzieje, czy zachodzi proces w zależności od przyłożonego potencjału. Proszę Państwa, jest bardzo ciekawa sprawa, że w obecności CO2, linia ciągła, prądy są mniejsze niż w nieobecności. Co to znaczy, że ktoś może powiedzieć, że proces nie zachodzi. Nie, to nie jest tak. To znaczy, redukujemy dwutlenek węgla, wytwarzamy tlenek węgla, który zatruwa katalizator, zmniejsza wydzielanie wodoru, ale proces, możemy spodziewać się, nie jest zbyt wydajny. To jest przedmiotem badań i często takie rzeczy się rozważa. Tylko przy tym mniej ujemnych potencjałach widać pewną sytuację lekko na korzyść redukcji CO2. Ale z praktycznego punktu widzenia my nie możemy mieć 80-90% wodoru i 10% tlenku węgla, bo to jest jednak mało wydajne. Ja jeszcze chciałem pokazać, to jest literaturowy wynik, że przy potencjałach mniej ujemnych, mamy oczywiście wodór się zaczyna, są raczej oksowęglowodory typu nawet kwasy proste i alkohole, tlenek węgla, a przy bardziej ujemnych potencjałach wydzielają, mogą się wydzielać węglowodory. Teraz taki przykład czysto z badań podstawowych. To jest cząsteczka heteropoli kwasu, heteropoli anionu, krzemu wolframianowego, syntezowana bardzo niedawno przez laboratorium profesora Korca w Bremen w Niemczech, która zawiera miedź. Profesor Korc zwrócił się do nas, żebyśmy mu przebadali elektrochemię, bo jest ciężko ją badać. To się rozkłada, trzeba stosować pewne szybkie działania, trzeba znać dobrze techniki elektrochemiczne, elektroanalityczne, żeby to dobrze zbadać. Myśmy to zrobili i, proszę Państwa, zaczęła się bardzo ciekawa obserwacja. To jest może sumarycznie pokazane na tym rysunku. To jest krzywa, ta dolna, prądu względem napięcia w nieobecności dwutlenku węgla. Ciekawe, że mało się wydziela wodór. To znaczy, że część wolframianowa nie jest znana, że to jest inhibitor wodoru, tylko prawdopodobnie absorbuje ten wodór, który się wydziela. A linia przerywana ta, to jest w obecności dwutlenku węgla. Oczywiście te prądy nie są bardzo duże, są to badania podstawowe, ale wskazuje na ogromną selektywność. To są pewne rysunki mówiące, jak zachowuje się miedź w tego typu układzie. To są pewne diagnostyczne pomiary produktów. Może nie będę temu poświęcał uwagi, ale ta selektywność jest dość unikalna przy redukcji dwutlenku węgla. My wiemy z analizy chromatograficznej, że przy niższych, wiemy z pomiarów, powiedzmy, różnego rodzaju, że my mamy dość dużo metanolu się wytwarza. Oczywiście te pomiary były trudne, dlatego że te związki nie są bardzo trwałe. Natomiast przy bardziej ujemnych potencjałach są pewne ilości węglowodorów. Ale kontynuując sprawę pewnej selektywności, proszę zwrócić uwagę na to, że potrzebny jest proton, żeby mogło dojść do wytworzenia się też i nawet tlenku węgla, żeby wytworzyć bardziej, powiedzmy, etanol, doszło do dimeryzacji, wytworzyć węglowodory i wytworzyć inne alkohole. Czyli my nie możemy protonów wyeliminować, jeżeli chcemy być efektywni. Podjęliśmy próbę prac w kwasie w porównaniu na przykład do buforu fosforanowego, który ma pH bliskie 7. W kwasie siarkowym oczywiście na samej miedzi, tutaj wykorzystujemy tlenek miedzi na pierwszym stopniu utlenienia. To jest parę powodów tego. Jest to czysty bardzo odczynnik. I oczywiście jak się go redukuje, to się tworzy metaliczna miedź. On jest bardziej aktywny niż miedź lita. Nawet nanostrukturalna, wytworzona bezpośrednio na przykład z siarczaną miedzi. Niemniej, co widzimy, nie ma specjalnie korzyści, różnic między zachowaniem w obecności i nieobecności CO2. Natomiast odwołując się do pewnych doświadczeń, myśmy zastosowali tutaj tlenek wolframu, między innymi i inne tlenki, że znane są silne oddziaływania tych tlenków z metalami i wiemy też z poprzedniego eksperymentu, że te tlenki absorbują wodór. Wiemy też z historii elektrochemii, że te tlenki były katalityczne wobec bardzo inertnych związków, powiedzmy typu redukcja azotynów, tlenków azotu, bromianów, na tlenku wodoru.
Myśmy zastosowali nanostrukturalne nanodruty wolframowe i wykonaliśmy najpierw pomiary, to są zachowanie się nanodrutów, może nie będę wiele czasu poświęcał, to są typowe redukcyjne piki tlenku wolframu, wskazujące na tworzenie się tzw. brązów wolframowych. HXWO3 wskazuje, że wodór jest zaabsorbowany, ale również tlenek wolframu może tworzyć, podobnie jak tlenek tytanu, podstechiometryczne tlenki, których brakuje tlenu i one są silnie katalityczne w procesach redukcji. Wodór jest katalityczny i podstechiometryczny tlenek. I teraz połączyliśmy nanocząstki tlenku miedzi 1 i takie nanodruty wolframowe, takie struktury kompozytowe były wytwarzane w sposób kontrolowany. I proszę zwrócić uwagę na ciekawą rzecz. Na samym tlenku wolframu aktywność pewna jest katalityczna, a stosunkowo niewielka. Te różnice prądów nie są duże. Natomiast gdybyśmy prowadzili eksperyment na mieszanym układzie, to zwróćcie uwagę, linia przerywana jest w samym kwasie bez CO2, a to jest w obecności CO2. Widać wizualnie, że mniej więcej połowa prądu pochodzi od tła samego tlenku, wolframu razem z miedzią, a druga część wychodzi się już z redukcji dwutlenku węgla. Ja nie mówię, że jest proporcja 1:1 wytwarzania się, ale na pewno są to porównywalne ilości, praktycznie przynajmniej w granicach rozsądku, tam powiedzmy 40-60% lub odwrotnie. Także ja może bym powiedział tak, fakt, że w kwasie uda się wykonać ten eksperyment, oznacza, że jest możliwa elektroliza również w środowisku kwaśnym. Natomiast istnieje możliwość i jest duże zainteresowanie, żeby zastosować energetykę słoneczną i żeby wykonywać ten proces, tą część katodową redukcji CO2 na fotoelektrodzie, prawda? I tutaj chciałem Państwu pokazać parę półprzewodników. Może nie będę wnikał w pewne szczegóły półprzewodników, ale proszę uwagę na jedną rzecz, że tlenek miedzi 1 ma bardzo dobre położenia pasma walencyjnego i pasma przewodzenia. Oznacza to, jest to półprzewodnik typu P, i że po naświetleniu wygenerujemy pewne ilości elektronów. Oczywiście to nie jest taka prosta sprawa, ale teoretycznie biorąc z termodynamicznego punktu widzenia możliwa jest redukcja do tych oksohalogenowych związków, może nawet węglowodorów, chociaż jak wspomniałem w tym ostatnim przypadku 8 elektronów są silne zahamowania kinetyczne i nie spodziewajmy się. My również rozważyliśmy tlenek tytanu, który nie jest aktywny lub jest na pograniczu aktywności, ale głównie rozważyliśmy go jako układ stabilizujący w naszych pracach. Czyli tlenek tytanu jest znany, jest bardzo stabilny, jest powszechnie stosowany jako pigment, nawet do malowania, powiedzmy, budynków ścian. Natomiast tlenek miedzi absorbuje świetle widzialne. Taki układ, powiedzmy, takie złącze, czy układ W, może działać też trochę jak elektroda barwnikowa. Tutaj widać wyraźnie, że może być przesunięcie. Ja nie jestem tego pewien, natomiast wiemy na pewno, że tlenek miedzi, który sam siebie nie jest bardzo trwały w warunkach fotoelektrochemicznych, po zmodyfikowaniu, pokryciu go tlenkiem tytanu, staje się dużo bardziej stabilniejszy. My wiemy też, że inne układy stabilizują też tlenek miedzi. To jest oddzielne zagadnienie. Niemniej te wyniki były bardzo obiecujące. I układ taki dwuwarstwowy, powiedzmy składający się z warstwy tlenku miedzi pokrytej tlenkiem tytanu, no można udowodnić obecność, to jest powiedzmy mikroskopy wskazujące, że układ submikro jest pokryty układem nano. Widać wyraźnie obecność dwóch składników z badań rentgenograficznych, dyfraktogramów i tlenku miedzi, i tlenku tytanu. W warunkach fotoelektrochemicznych nie może dojść do żadnej redukcji składnika, chodzi o tlenek miedzi. On ma działać jak półprzewodnik. Widać, że nie ma specjalnej różnicy w zakresie światła widzialnego. My jesteśmy w stanie absorbować światło. Natomiast bardzo ciekawe, że uzyskaliśmy dość atrakcyjne wyniki fotoelektrochemiczne przy niezbyt ujemnych potencjałach redukcji dwutlenku węgla. Co jest dość ciekawym wynikiem i ten układ jest powtarzalnie działający. Nie jest trwały na lata czy miesiące, ale był trwały przez ileś dni prowadzonych eksperymentów. Dalsza stabilizacja tlenku miedzi jest konieczna.
Oczywiście można szukać innych układów, ale one są mniej wydajne. Z chromatografii gazowej sprzężonej spektrometrią masową widać, że uzyskuje się metanol jako główny składnik, czyli teoretycznie może być to uważane za albo pożyteczny związek chemiczny, albo potencjalne paliwo. I na koniec chciałem parę słów powiedzieć jeszcze o barwnikowych ogniwach słonecznych. O magazynowaniu energii nie powiem, proszę Państwa, bo my też pracujemy w tak zwanych kondensatorach ładunku, ale powiedzmy, tam mniej jest elektrokatalizy. Natomiast tutaj chciałem się odwołać do takiej koncepcji wprowadzonej przez profesora Grecela 20 parę lat temu, że można by zamiast złącz półprzewodnikowych stosować fotoelektrochemiczne ogniwo, gdzie tlenek tytanu jest pokryty tutaj barwnikiem. Jeżeli jest barwnikiem pokryty, to jak gdyby oszukujemy tlenek tytanu, barwnik obserwuje światło widzialne, jest zbudzenie i elektron wchodzi do pasma przewodnictwa, powiedzmy, tlenku tytanu. Wszystko jest bardzo fajne, nawet ten barwnik jest dość trwały. Obecnie uzyskuje się to trwałe. Są oczywiście pewne oczekiwania. Po pierwsze, chcielibyśmy układ bardziej stały. Po drugie, układ J-J-ki, który świetnie wytrzymuje po naświetleniu światłem słonecznym, tak zwany mediator czy przekaźnik ładunku typu redox, no ma pewne ograniczenia. I w ramach współpracy zresztą z profesorem Grecelem parę lat temu, żeśmy zaproponowali układ półstały, bo wszyscy chcielibyśmy układy stałe, prawda, jak normalne złącze półprzewodników typu PN, fotowoltaiczne ogniwo. I tutaj stosowaliśmy tak zwane ciecze jonowe, które znane są w chemii od dawna, różnego rodzaju imidazolowe, pirydynowe, czwartorzędowe jony alkiloamonowe z pewnymi anionami stabilizującymi. Można dojść do układów półstałych w tym kontekście. Natomiast same zachowanie układu J-J-ki wymaga pewnych wymagań. Dlatego, że jeżeli pracujemy w cieczy, na przykład w roztworze nawet organicznych rozpuszczalników, to działa normalne prawo dyfuzji, możemy obserwować efekty redox. W ciele stałym musi wystąpić tak zwane zjawisko przeskoku elektronu pomiędzy unieruchomionymi lub prawie nieuruchomionymi J-J-kami. I tutaj konieczne jest bardzo szybkie przeniesienie ładunku w układzie J-J-ki. Utlenianie J-J-ki jest procesem szybkim. Nawet jak dochodzi po tym procesie do tworzenia się cząsteczki, jest to układ szybki. Natomiast redukcja jodu jest procesem wolnym. Rozerwanie wiązania J-J-ki jest jednak czymś, co hamującym i potrzeba katalizatora. No i myśmy się odwołali do pewnych doświadczeń z przeszłości, kiedy można było zmienić charakter platyny i pokryliśmy platynę jodkami. Tak się składa, że odległości atomowe są bardzo podobne między jodkami, czy jodem monoatomowym i atomami platyny i można uzyskać bardzo trwałe warstwy. W swoim czasie były prowadzone badania na pojedynczych kryształach, strukturach platynowych. Nie było takich badań na nanocząstkach. Myśmy je przeprowadzili, stwierdziliśmy dużą stabilność tego typu. Jako przykład Państwu chciałem podać, że układ taki zmodyfikowany, platynowy, no wykazuje symetryczne piki. To wskazuje, że procesy powierzchniowe są szybkie i że tworzą się układy, powiedzmy, wielowarstwowe jodków na platynie, co może sprzyjać przeniesieniu ładunku. W porównaniu do układów w roztworze, proszę uwagę, są przesunięte. Wiemy też, że po zmodyfikowaniu platyny giną charakterystyczne piki wodorowe. Mówimy, że ona jest zatruta albo znormalizowana na powierzchni i również nie widać utleniania platyny. Myśmy wytworzyli elektrolit tego typu. Stosowaliśmy w zasadzie elektrolit zaproponowany przez stronę szwajcarską, a wprowadziliśmy do tego elektrolitu platynę modyfikowaną jodkami, żeby przyspieszyć procesy redox jodków. I rzeczywiście w pomiarze diagnostycznym, w tak zwanej konfiguracji sandwichowej, dwuelektrodowej, kiedy na jednej elektrodzie utleniamy, a na drugiej redukujemy, żeby proces był efektywny, muszą obydwa zachodzić szybko, czyli nie może być to, że redukcja jodu jest wolna. Duże zwiększenie prądów zaobserwowaliśmy. To oczywiście stwarza możliwość do pewnych sytuacji obiecujących.
stosując powiedzmy metodologię elektroanalityczną, przy odpowiedniej odległości mamy gradienty liniowe efektywnej dyfuzji, bo to jest tylko efektywna dyfuzja, transport ładunku. Myśmy nawet szacowali współczynniki dyfuzji, one są dość znaczne, tu nawet podaję, dochodzą do wartości zbliżonych do tych, które się widzi normalnie w roztworze. W roztworze jest powiedzmy 5 razy 10 do minus 6 albo tego rzędu. 1 razy 10 do minus 6 to jest praktycznie prawie to samo. W ciele stałym zwykle są dużo niższe. I w takim ogniwie słonecznym z wykorzystaniem barwnika, który jest znany w literaturze jako C101, jest to barwnik rutenowy, tymi grupami on się łapie do tlenku tytanu, uzyskaliśmy krzywe prądowo-napięciowe, lepsze. To nie jest drastyczna różnica, proszę Państwa, ale chciałem zwrócić uwagę, że po wprowadzeniu platyny, tam myśmy jeszcze wprowadzali nanostruktury węglowe, układ jest praktycznie stały i uzyskanie w warunkach stałych, wysokich wydajności stosunkowo, czy nawet rozsądnych wydajności w fotoogniwach tego typu jest naprawdę czymś trudnym. I tutaj no, jest pewna nadzieja wynikająca z tego, że kataliza działa oczywiście sprzyjająco. Pewnym problemem jest oczywiście to, że platyna nie jest tanim katalizatorem, ale to wskazuje na pewną drogę, że w samym układzie powiedzmy mediatora występuje katalizator. Nie tylko na powierzchni elektrody i to działa sprzyjająco. Proszę Państwa, podsumowując tę część, chciałem powiedzieć, że jest możliwość poprawienia tak zwanego mechanizmu samowymiany, stosując katalizator i ogniwa jodkowe, które się wydają wciąż najbardziej praktyczne z ogniw barwnikowych. Na lotnisku w Genewie, Szwajcarii jest taka ściana jedna zrobiona z takiego ogniwa w różnych barwach. Także one mają pewne stosowania praktyczne. Można spodziewać, że jest pewien jakiś kierunek badań. Na końcu chciałbym podziękować no, tym osobom, które uczestniczyły w tych pomiarach. Również wskazać na pewne współprace. Tutaj no, również na współpracę już niestety niedawno zmarłym profesorem Więckowskim z Uniwersytetu w Illinois i również na no, ci, co dali pieniądze, chciałem podziękować. Dziękuję bardzo. To jest zdjęcie części zespołu mojego, niedawno zrobione. A na koniec chciałem pokazać jeszcze zdjęcie w czasie pobytu z Japonii sprzed roku. Jest tu Honda i Toyota na wodór. To było w centrum konferencyjnym. Pytanie jest, czy przyszłość elektrochemii będzie dotyczyła właśnie tego typu rzeczy, czy bardziej technik, powiedzmy, diagnostycznych. Dziękuję bardzo jeszcze raz. Thank you.